No hej, cześć, witam was serdecznie ludziska, no Jan z tej strony i zapraszam na kolejny sąsik z kampanii Mongołami. Musimy cię odbić troszkę naszych włości na północy, szczególnie Gdańsk, no i postaram się pobić te dwie armie. W sumie to nie pobić, a też nie podbić, a pokonać, będzie najlepiej. No i fajnie byłoby ruszyć troszkę ekspansję na Persję, bo jest lekka stagnacja przez fakt niezadowolenia w miastach. Strasznie ciężko jest to zaprowadzić, ale z czasem pewnie się to jakoś tam ustabilizuje. Dobrze, no i zauważyłem, że ten hendożony generał mi blokuje zajście tym agentem i nie mogę kurde tego zrobić, cholera jasna. Dobra, nieważne, ogólnie poogarniałem troszkę tam budynki, zacząłem pobudować, rozdałem jakieś tam urzędy, inne pierdółki, ale jeszcze zapomniałem standardowo o tych umiejętnościach, bo to się nie pokazuje, jak się nie kliknie końca tury. No i ty jesteś zarządcą, trzymaj sobie ład publiczny. Żeby nie było, autorytet, George, ty jesteś kolejnym zarządcą, świetnie. Zatem również trzymaj inne, równie fajne rzeczy. Zaraz zobaczę, czy nie ma innych agentów. Boże, jakich agentów? No Jan, chłopie, co ty mówisz? Czy nie ma innych frakcji, które mógłbym wyzwolić w rejonie blisko wschodnim, aby nam pomagały? Jakkolwiek te takie na zachód od Morza Kaspijskiego, tutaj dwie frakcyjki nie są zbyt przydatne, bo faktycznie Chorezmijczycy i Górydzi jakieś tam armie wysyłają, ale ci to tak zauważyłem, że nic nie robią i chyba faktycznie postaram się wchłonąć. O! I to będzie bitewencja. I to będzie ciekawa chyba bitewencja. W końcu. Zobaczmy, jak to wygląda. Atakują nas swoimi niedobitkami. No i drodzy ludzie, rzadki las, teren w miarę korzystny, moja armia jest dobra, jest bardzo wyszkolona i ma dobrego dowódcę. O, i widzę już miejsce, gdzie się ulokujemy. Więc tak, tak tylko będzie na... No wiadomo, że artyleria wroga raczej w ogóle nie będzie wykorzystana, bo nie zdoła wróg jej jakkolwiek użyć, przez to, że się oddzieli, bo nie będzie nadążała za resztą po pokonaniu wodzów. A zobaczcie w ogóle, że jej generałami są halberdnicy, to jest super, więc po pokonaniu nie wodzów, a konnicy będziemy mogli śmiało szarżować wrogich strzelców. No i dalej to wygramy. Więc co? Robię zapis, no i do boju. No to dzisiaj dla odmiany strategia troszkę ambitniejsza, nie ustawiłem się na górze, żeby było przyjemniej, bo taka fajna mapka jest, kurczę, zobaczcie, taka dolina pomiędzy wzgórzami, więc podzieliłem moje armie strzeleckie na dwa mini oddziały, no i w lesie również czeka niespodzianka na wrogów, zobaczcie, mamy swoich keszików kochanych, no poczekamy tylko aż przybędą, oby przyszli szybciej, żeby tylko nie czekali, aż się złączę, bo szczerze mi się nie chce, czy o matko, bo skąd nam czekali, już ja pierniczek, ja nie lubię czekać na to, kurczę, aż komputer się ustawi, połączy i dopiero będzie szedł. No to jest po prostu... No dobra, no ale wrócę do was, jak kurczę już się odważy ten tchórz do mnie podejść. No dobra, w końcu właśnie ruszył, ale mi się to podoba, że komputer myśli i jakby wysłał faktycznie tę armię od razu, bez poczekania, to nie miałby szans, bym go stłamsił błyskawicznie. A tak, patrzcie, połączył się w jakąś sensowną lub mniej sensowną formację, ale zawsze jakąś, no i idzie w szyku i to jest fajne zagranie. Bo w Medievale jak grałem, to praktycznie nigdy komputer się nie łączył, zawsze atakował. No to co? Fajnym celem byłoby uderzenie tych strzelców moimi łucznikami konnymi, nie? Z drugiej strony zaś wiem, że ona ma wsparcie. Nie jest liczebne, ale zawsze jakieś. No i pytanko, co tutaj działamy? Poczekajmy jeszcze, słuchajcie. Poczekajmy jeszcze, aż podejdą bliżej. Może sami wejdą w moją zasadzkę. Zobaczcie, tak sprytnie, kurczę. Super mapa. Zrobię mapa, naprawdę. Taka dolina pośrodku. Fajne możliwości strategiczne w niej się znajdują. Grąc, że to cholerstwo, nie dotrze na czas. To w ogóle zobaczcie, tak coś się ustawili. Coś chyba, kurczę, zblokowali. No nieźle, dobra. No i teraz uwaga. Wyłączcie to cholerstwo i ty w zwarciu lecisz tam, na tego. Jeden oddział. Twój kolega, tylko na, już powolniej troszkę, leci na ten oddział. A wy na razie czekajcie. Tutaj też czekamy, aż podejdę pod las. Dobra. Jak ta komputer sprytnie ucieka i się rozprasza, to szarża jest dużo gorsza, niż jakby był w zbitym szyku. Już to zauważyłem, jak to działa. Ale okej, oddział wykosiłem. W miarę tak bezstratnie, bezpiecznie, zobaczcie. Też dobijmy tego i zaraz po prostu się wycofam. Jak nadjedzie ta jazda. Ewentualnie mogę teraz zrobić jakiś myk, tylko boję się, że to cholerstwo mnie wjedzie. To wiecie co? Zróbmy taki myk, o. Strzelajcie jak chcecie. No i panowie, spadamy. Swoje zrobione, do widzenia. Po robocie jesteśmy.
Jesteśmy po robocie, to spierniczamy, tylko czemu wam się taki szczyk zepsuł, panowie? Jeszcze raz. O właśnie. No i nikt nie padł, a oddział wystrzelany. No i super. Teraz tak. Strzały zwykłe i przywitamy tych jeźdźców. Myślę, że nie zdążą podjechać nawet. Nie powinni zdążyć, tylko że ten kolega tak troszkę zaspał chyba na resztę. Dobra, do tyłu. I walcie w tego. Świetnie. Tu zaraz wejdą zasięg. Będzie rzeźnia. No i co, kasujemy? Wajzy? Kasować! Ten piękniak wyrwał. Kurczę, super to wyglądało. No i jeden oddział jazdy wyeliminowany, więc teraz tak, wy, na razie wszyscy tak, o, jedziesz tutaj, kolega leci tutaj, super. O, no, co to ma kurde być, ostrożnie, o, dzień dobry, a wy co? O kurde, to też jest oddział, który, tak się patrzcie, byłby chętny na wystrzelanie, to jest wódz, trzeba go wybić, czym prędzej. Mogę nawet o tak spróbować, jednym oddziałem podjechać, tylko że w tym trybie i jak tu, bo w ogóle zapomniałem, cholera, o tym, ale chyba jednak jakby nie zapomniałem aż tak bardzo krytycznie, żeby była tragedia. Tu patrz jaka kiść, gdyby tu byli kesikowie, już oni by ich tak zmiażdżyli, słuchajcie, oni by ich tak zmiażdżyli. Dobra, wy do tyłu, bo nie jest zbyt fajnie, jedźcie w ogóle na tych, o ile wam się uda. Tam już daliśmy radę, to na artylerię proszę. Wy, ty strzelaj w tego golesia, ty, no nie wiem, nie jest to korzystne, ojoj, co to są? Elektrosy jeźdźcy, cholera jasna. Fuck. Goddammit. Zapali nas, dobra. Zaraz im oczywiście pokażę, gdzie ich miejsce. I sprytnie, patrzcie, podzielił się komputer. Rozproszył, nie jest w jednym szyku, przez co łatwiej mi będzie go rozbić. I to jest super wiadomość. Dobra, wszyscy. Matko Boska, co za formacja. Wszyscy o tak. I tych już raczej wystrzelamy. Jak tam w tym miejscu? Uciekaj, szybko, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Run away. Ty sobie... tak sobie radzisz. Nie ma tragedii. Mniej więcej. Dobra, walcie teraz w tych. Wy możecie spróbować szarży o tutaj. No i ta jazda, to już są ostatki. 5 konnych pozostało, chyba nawet nie dojadą. Tak, cennie moi żołnierze ich punktują. Więc możemy zrobić taki myk, że jednym oddziałem postaram się ich tak wyłapać. Nie tak. O tak, a cała ta reszta niech wali w tych kolesi tutaj. Dobra, kto mi ucieka znowu, bo zaspałem. Wy do lasu, spieprzać. Wy... no, strzelajcie. Kto mi uciekł? Aha, tutaj był jeden oddział chyba, tak? No możliwe, ale to już nieistotne. I szarża teraz prędko. A wy wybijać tych w sumie lekko zbrojnych, to niech będą strzały zwykłe. To już właśnie się łamią na sam nasz widok. Mogę nawet... nawet nie wiem, czy jazdy jest sens używać. Myślę, że jazdy w ogóle tam mogę wysłać, bo z tą piechotą sobie na lajcie poradzę. Dobra. Szarża. Okej. Okay. Teraz, wsparcie. To miejsce do kolegi lecisz. Świetnie, wy ostrzelacie wroga, no i jak ci na dojadą na czas, to też będzie super. Dobra, oddział tych kolesi, może jechać dalej, omijamy, całkowicie nie boję się tej lokacji. Nie jest tutaj, nie ma niebezpieczeństwa w tym miejscu, dobra, teraz tam walimy. No i lecimy dalej. Fajna bitwa, przyjemna, nie? W tych kuszników najlepiej. Kto tutaj ginie? A, tutaj, a niestety. Oczywiście straty wliczone w cenę, żeby nie było. Dobra, ty lecisz w tych. Gdzie są ci lansjerzy? Wy prędko w to miejsce. Artylerię wybijemy, będzie po sprawie, po problemie. Nasi lansjerzy niezawodnie się spisują jak to zwykle oni, więc też fajnie. Tutaj fajnie ich też punktujemy. To są kusznicy Trevirsy. Uuu, to nie jest milicja. Cholera, troszkę nie pomyślałem, wysłając tak lekki oddział, ale i tak o dziwo ich kasujemy. Nie ma tragedii, wiecie? Zasadzka, gdzie? Ujojojoj. A w sumie są... a to milicja, kurde, kasować łajzy. Dobra. W to miejsce, albo nawet w tych. Wy teraz, ty w ogóle uciekaj na tamtych. Jeden oddział ich pomoże tym. Świetnie. W zwarciu, o to się w ogóle martwić chyba nie muszę, tu już daję radę, więc nawrót z powrotem. I wy też, wszyscy w to miejsce, tylko tutaj widzę, że jakaś ja... uuu, elektrosrycerze, ojoj. To jest groźna rzecz, troszkę szkoda tych jednostek, bo mają super doświadczenie, ale... no niestety, no powiem tak, jakby mogłem ich użyć później, dopiero kiedy by... ojoj, panowie, do tyłu, tylko bez grupy. Walimy w tych. Nie w tej formacji. Okej, okay, wy do tyłu. Dopiero gdy podeszli do walki w zwarciu. No ale mówię, to byłoby cholernie nudne, bo no...
wiecie, z tyle bym czekał, a tak to chociaż jakaś akcja się dzieje, jakaś strategia, taktyka. Bo w zwarciu to, no zobaczcie, nic złego się nie dzieje, jest super. Jak tam ci nas jeży? Oj. Patrzcie, przechwycili nas, niedobrze. Aj, niedobrze, dobra, wbita w to miejsce. No i tutaj jeden generał rozgromiony już się łamie, panikuje. Troszkę ci lekko zbrojnie obrywali przez szarże, ale na dłuższą metę faktycznie to wygramy. Wyciągniemy to zwycięstwo na naszą płaszczyznę i już pasek przewagi kibicuje tylko nam, braciom mongolskim. Świetnie. Dobij ich do końca. Nie ma co. Generał też już w ogóle niech jedzie górą i niech dobije tych koleś, bo to zobaczcie, ucieka całkiem sporo niekiedy w oddziale. 12, 11, to będziesz na tych, potem nie tak miał być. Tak. Potem tam i tam. Dobra. Chyba jest dobrze. Oby. No i tutaj ładnie dajemy sobie radę i ten jeden lekko zbrojny oddział wyślę na dobijanie niedobitków wszelakich, więc tutaj mamy panów niewielu, tu jest również niewielu, ale to już jest wielu. Ale to już jest wielu. Dobra. Szybciej. Szybciej. No i szarża na chyba naczelnego wodza armii. Aż wam pokażę. To będzie, słuchajcie, druzgocąca szarża. Fajnie wyglądacie, panowie, ale to wam nic nie da. Fajny w ogóle taki szyk luźny, nie? Mongowie atakowali w szyku składającym się z 10 żołnierzy, z tego co wiem. Z czego chyba z 6 na 10 to byli konni łucznicy. Takie czytałem. Dobra. Nawet szybciej kasuj. No i ta artyleria już raczej nie dojedzie. To już jest chyba GG, więc mogę to na spokojnie odrobinę przyspieszyć. Dobra, ty się wycofaj, bo widzę, że przed dużym zwarciem tym troszkę tracę tą przewagę. Wycofajmy się i ponówmy szarże. Ci włócznicy troszkę, patrzcie, plany popsuli. I teraz wbita. Dobra, wy tam, wy pomóżcie. Wy na wodza. Tu w ogóle ich ucieka tak dużo. Kurczę, pewnie gdzieś jest jakiś oddział liczebny. Bo bym ich bardzo chciał wybić tak na raz, ale wątpię, żeby to w ogóle było możliwe. Dobra, tam lecisz. Okej, okay, wódz nie żyje. Przewaga już zdobyta tak bardzo na dużą skalę. Strzelanie jest wyłączone, to automatyczne. Tym kolesiem też wyłączę strzelanie, żeby swoich nie ranili rykoszetem. W zwarciu praktycznie nic nie zrobili. Oddział wodza może coś tam sieknął, ale to wcale niewiele. Dobra. Tam jeden, to nie. Tu ucieka jeszcze 5. O, generał nie żyje, wroga. Aj, drodzy ludzie, tak się klepie. Trewir, kurczę. Pokonanie, to jeszcze pozostało tylko dobić te nieszczęsne oddziały artylerii i no już po sprawie będzie. Do tego użyję moich lansierów. Ale dużo ich tutaj jest. A to są katapulty czy balisty? Uuu, to są balisty aż. To bym do tego lasu wlazł. Żeby mnie nie zobaczyli, jak się troszkę zbliżą, troszkę od prawej strony, to nagle się pokaże. Tak po cichaczu, nie? I jak coś, to odcinek nagrywany od razu po poprzednim. Nie wiem, czy wcześniej powiedziałem, więc jak coś, to dopowiadam, drodzy ludzie. Gonimy tych, o. A ci w ogóle gońcie tych, super. No i tak, bez szanku daliście radę tam się wedrzeć? Mniej więcej. No to wyjeżdżamy teraz, brutalnie. Ty tam, ty tam. Sami zobaczcie, bez szans, ale czy wystrzelam? Chyba nie wystrzelam. Tak od razu postaram się tam dalej pojechać, żeby ich do walki już w zwarciu sprowadzić. No i dziękuję bardzo, bitwa wygrana! Super, fajny jest w ogóle ten zwycięstwo. Fajnie się pokazuje, super animacja jest, nie? Okej, ale to już oczywiście zrobię sobie indywidualnie. Do zobaczenia wszak na mapie kampanii. Fajna bitewka za nami, oby więcej takich, naprawdę. No i na szczęście udało się chyba całą armię wybić, że się nie przegrupują. Super! Stratę poniosłem, ale zauważyłem tak po tym, po ilości zabitych, że bardzo się opłaca inwestować w tych kasików. I nie wiem, czy im będę chciał zrobić takiej jednej armii do niszczenia wroga składającej się z całej armii lansierów konnych. Bo to mi się wydaje, że wypali. Miast zwykle nie szturmuje. Wolę brać głowę. No, tego się nie spodziewałem. Austriacy się pojawili, pokazali ząbki. No kurczę, to otwiera zupełnie nowy front, bo dotychczas tłukłem się przede wszystkim z Trewirem i Lotaryngią oraz okazjonalnie z Anglikami, kiedy robili inwazję. Teraz już Anglicy troszkę taką stagnację mają, nie? Zobaczcie, odpuścili na tej flance.
Ale Austria przez chyba... Ja w ogóle postaram się raz jeszcze tych Węgrów wyzwolić, bo teraz nie powinni być tak nielojalni przez to, że pokonała ich Europa. Wiesz o co chodzi, nie? I zachowają te relacje z Europą negatywne. Zresztą ja się zrobiłem troszkę w jednej rzeczy, że tak krótko po wyzwoleniu ich wezwałem ich do wojny. Po takim czymś komputer często się buntuje, zawsze lepiej poczekać tak z tych kilka tur i dopiero wtedy... bezpośrednio... O, co to ma małżeństwo? Nie. Próbować zaprosić do wojny kogokolwiek, nie? No, ale ci Austriacy to mnie zaskoczyli. Bardzo mnie też ciekawi, jakie mają jednostki. A to gdzie płynie? Prusowie, co wy, kurde? Taktyczne bunty nam rej pustoszą. Kuźwa mać. Coś z tymi buntami jest nie tak, wiecie? Naprawdę, coś jest z tym nie tak. Mongolscy separatyści, blokada, sukcesja. Mnóstwo nowych potomków, Matko Boska. To dużo tego. Dobra. Pozyskane urzędy, super, wszystko gites. I patrzcie, teraz, o, ale się to zaraz zrobiło. Super. To jest przyjemnie, tylko gorzej, że ich nie pokona mnie. No ale tak, mnie interesują armie Austriaków. Co wy macie w ogóle? No troszkę rycerstwa, ale nie mają jednostek strzeleckich. Taką armię ich rozgromi, może nie taką, ale taką tą na lajcie ich rozgromi. Więc odbijmy sobie Gdańsk, żeby nie tracić czasu. W tej turze na luzie, bo tutaj jeszcze nie ma garnizonu. Nie przebudowali twierdzy, nie zdążyli najpewniej. Ale widzę, że troszkę kurde poniszczyli. Więc Gdańsk odbijmy. Pięknie. Fajne są te jednostki. To jest chyba model Litwy, mi się wydaje, litewski. Dobra. No i niech będzie... Okupacja. Gdańsk jest bardzo bogatą osadą, chyba jedną z bogatszych, ale patrzcie, o 1000 się uszczupił dochód, jaki generowaliśmy z tej wiochy. Niestety, troszkę niefortunnie, ale no już niech będzie, jak jest. No i tu dowerbujmy kolejne oddziały, myślę, że tych lancierów, także było z 10 lancierów na armię, ze 2 trebusze i do tego, no, ze może 4 razy tych gości. I na dobitkę 3 kesików. I to jest taka armia dużo lepsza, dużo ciekawsza. Pomyślmy teraz, co zrobić z tymi. Bo zobaczcie, ci... O, przegrali ten szturm na Halicz, Bolończycy. A to jest bardzo ciekawe. Gdyby na Wrocław ruszyli, to byłby super. Będę na lajcie wygrał. W polu w sumie też będę chyba wygrał. Mają troszkę... O nie, jak mają rycerzy. Ja te jednostki znam, pamiętacie. Grałem Austrią, to wiem, na co ich stać. I to są mocne jednostki. Mają, no, dobrą tutaj armię mają. Troszkę dużo tych włóczni sypiastych, ale coś tam zawsze jest. Wybijmy szpiega. Okej, okay, sukces, super, skrytobójstwo. A ty pokaż mi ten Oman nieszczęsny. Bachla. No i tutaj fajny jest ten znaczek takiej lampy Gina, nie? Pokażmy, czy oni mnie w ogóle lubią. No, oni tak z nikim się nie lubią za bardzo. Tacy kurczę, aspołeczni troszkę. Zupełnie jak ja. No i co, panowie? Czy coś możecie zdziałać w ogóle? Byście się przydali. Jak tam sytuacja na Bliskim Wschodzie? Bardzo mnie to interesuje, czy mogę z Aleppo, załóżmy, pójść w cholerę. Jeszcze nie mogę, 2 tury potrzebuję. No to na razie wznieśmy może ten plac, piec szklarski. Chociaż w sumie wolałbym chyba postawić... Nie, na razie nie. Postawię na przegranizon. No i tak. Z Diyarbakir mogę chyba ruszyć śmiało, bo tu już raczej będzie zadowolenie. Ruszmy do Mosulu na granicę i nawet się pokuszę o Irbil, ewentualnie o Tebris. Boję się znowu ten Irbil atakować. Pamiętacie, co tam się działo wtedy? Niestety. No i tymi idźmy dalej. Odwiedźmy tereny Jemenu. Może Mekkę odwiedzimy, zobaczmy. No i czy mogę w końcu? Mogę zejść. Dziękuję bardzo. Się odsunął cholerny bizantyjski generał. Ciekawe, jak tam Bizancjum, nie? Czy się odrodzi? To byłby fajny sojusznik dla mnie. Bym się z nimi naprawdę dogadał. No i pokaż mi, co jest tutaj. No kurde. W ogóle nie broniane włości. Fajnie. To na co uderzymy? Najbardziej. Tebris jest biedny. Ja bym się do Bagdadu zbliżył. Zobaczcie, 3 koła to zrabię. Ja pierniczę. Bardzo rozmięta osada. Ktesyfon i Babilon. No, naprawdę. Super. Super sprawa. Dobra, w każdym razie. Z Mosulu lecimy na Irbil bezpośrednio. Polegamy go z kilka tur i go zdobędziemy w następnych. O, mamy tutaj Hana we własnej osobie, a bo to jest stolica Irbil. To po utraceniu stolicy bardzo słabną nasi wrogowie. To mnie też całkiem może cieszyć. Dorobimy sobie oddział łuczników w tym miejscu. To bardzo jest słabe obecnie. Bardzo jest słaby. Tu na razie stoimy w tym Aleppo. No i ty, szamanie, dajemy ci krzywie. A nie, to już jest taki dobry szaman. Dobra, to jest kozaczek, a to jest nowy szaman, którego dowrobowałem teraz niedawno. Tu widzę, że jest zadowolenie. Naprawdę się cieszę, tu jest plus 22, dobrze widzę? O kuźwa.
No super osada, bohaterowie. Chyba zarządca jest jakiś fajny, nie? Co ty masz? Plus 5. A, dobra. Dobre zarządca to jest też spoko sprawa, nie? Naprawdę cieszę się, że tak to się fajnie rozwinęło w tym rejonie. Idziemy do Mosulu i teraz tam troszkę ponawracamy niewiernych, bo tutaj widzę, że no nie ma wkurzenia. No i jest już ciut lepiej, a troszkę też postać się expi. Więc cel jest taki, zdobycie Irbilu, później te bryzy, żeby się połączyć. No i dalej co? Hamadan. Najpierw bym na północ zdobył, a potem się tak spłynnie na południe rozlał. To w ogóle bym cholera anektował. No, bo oni w ogóle armii nie mają. Boję się to zrobić, wiecie? Bo to jest ryzykowne. To tak, Turcy. Siema, panowie. Jak leci? Jak życie? Coś chcecie? Nie, nic nie chcecie. A może jakiś sojusz czy coś? Kilicz, o, Kilicz Arsla, fajne imię. Popularne pośród seldżuckich sułtanów. No. Chociaż teraz już seldżuków raczej być nie powinno. Oni chyba upadli w 1301 roku? Tam ostatni chyba władca umarł seldżucki. Coś takiego. Możecie mnie poprawić, jak ktoś wie dokładniej. Znaczy już na pewno nie istnieli teraz, nie? To jest pewne. Pytanie tylko dokładnie, kiedy zostali trzaśnięci. No i właśnie, przypomniały się. Wpadł na szyderczy plan, zobaczcie. Żeby wyruszyć, tylko kuźwa mać. Chciałem tą armię uprzeć na Brandenburgię i ją, nie wiem, wyzwolić, coś tutaj zrobić, nie? Natomiast, no, to mi się pojawiło i teraz no nie cholery, nie? Tyle, że takie armie bez strzelców, może i mają jazdę, szczerze, wydaje mi się, że Wrocław wybroniłbym. A nawet byłoby lepiej, bo teraz oni mogą pójść w głąb mojego państwa, a jeśli zaatakują Wrocław, to wygram, powinien to wygrać na lajcie, broniąc się. Taki granizon. No, jeszcze to jest zarządca. Więc zaryzykuję, zobaczcie, i wyjdę na Brandenburgię i może nawet ją podarować, może nie podaruję, ale wyzwolę coś. Zobaczmy w ogóle, czy na automacie jestem w stanie to zdobyć. Oby. Nie jestem, to oblegajmy. Jak nas zaatakują, to stąd wyjdziemy błyskawicznie. Jest to troszkę ryzykowne, co robię, ale uwierzcie mi, może dać fajny efekt. Więc jeszcze tego tutaj nabudujmy, cholerstwa. Supir. W Poznaniu stoimy. Fajnie byłoby ten Stralsund w końcu zdobyć. Myślę, że z Gdańska. Jak się zregeneruje, to wyruszę dalej. I też dowerbujemy z jakieś tam kolejne oddziały w tym miejscu. Prusacy to pewnie zaraz wymrą. Boryga jest super broniona. Twierdza. O, dwa razy lansujesz jeszcze generał. Ja pierniczę. Czy ktoś w ogóle mnie lubi? Tak z ciekawości. Zobaczmy. No moje lennicy, tak. Ci mnie nawet lubią. A czy byście chcieli mi oddać osadę jakąś? Panowie, co wy na to? Nie? Szkoda? Okej, okay. Handel to widzę, że raczej nie ma opcji. Cesarstwo nicejskie. Ale coś tu jest, powiem wam, nie tak z tym wiekiem postaci, naprawdę, coś tu jest nie tak. To widzę, że Serbowie no generalnie bardzo się rozrośli. Czyli nie chcielibyście się dogadać poważnie? Mi jest ta wojna nie na rękę. Najgorsze jest to, że oni z czasem poprawiają te relacje. To jest cholernie irytujące. No i patrzcie, ta Europa, nie? No na to, kurwa mać. Angole są silni, są drugą najsilniejszą frakcją, zaraz po mnie. Mają osad 12, a to cała Anglia, te tereny. Tu w ogóle, patrzcie, Pisanie się zajęli, Lotaryngia. Coś Angole się mało zdążyli rozwinąć. Szwedzi. Rozejm? Nie, no to słuchajcie, myślę, że mogę teraz zakończyć. Ewentualnie jeszcze rzućmy okiem na wszystkich moich dowódców, żebym o kimś przypadkiem nie zapomniał. Ty w Poznaniu jesteś tutaj, ty oblegasz Irbil, ty Brandenburgię, ty stoisz, Aleppo na razie stoisz. A ty się werbujesz. No i fajnie. I ta armia? A co to jest? To są ci Bułgarzy. O kurczę, milicja łucznicza. Fajnie wyglądają. No, mogliby zagrozić, chociaż... Nie, nie zagrożą. Nie ma opcji, żeby to zdobyli. Ale jak zaatakują, to byłoby to całkiem ciekawe. No i ty jeszcze, Waść, trzymaj sobie takie buffy. A ten Irbil paskudny, to weźmy sobie, oblegajmy jeszcze ze sprzętem. No i koniec tury. Tą armię króciłoby coś do Europy, ale wyślemy na wschód, żeby czym szybciej go podbić. I poza kamerą postaram się sprawdzić opcję anektacji, więc pogram sobie tam 3 tury indywidualnie w jakimś tam momencie, żeby zobaczyć, czy to na pewno działa, bo jeśli to działa, to będzie super. Nie będę musiał ich zdradzać w przyszłości. I będę mógł ich wchłonąć klasycznie. Fajna w ogóle dzisiaj pogoda jest. Było, ja to dla was nagrywam w środę jak coś, zaraz po nagraniu odcinka wcześniejszego, środowego, no i fajna pogoda. Od rana tak gdzieś do 11 była mgła. A, już jest tak fajnie, takie czyste niebo, w ogóle chmury chyba nawet żadnej nie ma. Super, fajna pogoda, lubię taką szczerze. Sympatyczna pogoda. Dobra. No i tak jak mówię... Czesi! To są... Czesi uderzyli na tą armię pod Brandenburgią. Matko Boska, co to są za armie?
Ja pierniczę, nie, nie chcę się z tym bić. Ej, co to ma miało być? Ja się wycofałem, halo? Ej, no szkuźwa mać. Patrzcie, kliknę nawrót i mi zginęła armia. No chyba jakiś błąd. Ale szczerze, umówmy się, i tak bym się tego grać nie chciał jak sama cholera. Naprawdę, cała armia konnicy, też takie mobilne, nie? To byłoby nieprzyjemne, że wolę sobie na automacie dodać, ale no powinienem uciec. Dobra, nie powinienem z tej Brandenburgii się wyruszać. No szkoda, ale... No miejmy nadzieję, że to jakieś straty nie przyniesie. No to co, teraz ta armia pójdzie na zachód, żeby się uzupełnić. Cylicja, o proszę, no to jest interesujące. Chcę się dogadać, ale z drugiej strony jak się dogadam, to popsuję sobie relacje z Turkami, nie? No, czego bym w sumie nie chciał, ale mogłem zawsze jakąś armię mieć. Nie, spieprzaj. Nie boję się was, ale jest broniony. To nie jest mi na rękę. Jerozolima chce pokój. A z wami to już prędzej. Wiesz, w sumie. Też mi nie zagrażają. Nie teraz. Ale ciekawe, nie? Że nagle te państwo, zobaczcie, chcą się dogadać. Zobaczyli, że Mongołowie są potężni. Może jakiś event im się pojawił. I znowu mamy wsparcie ze strony Abbasydów. I co tym razem? I tym razem tak. Armia znowu taka kijowa. No to wycofajmy się, żeby tylko garnizon nie pod Bagdad, błagam. No i teraz coś takiego mogę chętnie zagrać, jak mnie zaatakują. Ale się wycofali. Widzę, że bronią swoich sojuszników. To jest lojalne, zobaczcie. Przyjaciel. Wesprą ich, pomogą. Fajna muza leci. Bardzo mi się też podoba soundtrack w grze Mount and Blade 2 Bannerlord dla frakcji Kuzaitów, czyli też takich pseudo-Mongołów. Polońskie rodziny szlacheckie. Ich ścigają. Okej, okay, żona. Nie, chłopie. Z tobą żadnej żony nie będzie. A to mi rozbroiło pod Brandenburgiem. Co to w ogóle było? Cholera jasna. No i znowu atak wkurzający. Gdyby tylko zaatakowali, żebym się, wiecie, mógł rozbić, to byłoby super. Skrytobójstwo, sukces. Niedobrze. Podpora, krytyczna porażka. Chwila, gdzie sukces? Brandenburgia. Ej! A co jak on mi zabił dowódcę? I bez dowódcy nie mogą uciec? Też tak mogło być, słuchajcie. Też tak mogło być. No, o tym nie pomyślałem w ogóle. No ale plus jest taki, że nasze dochody bardzo skoczyły do góry. No więc we Wrocławiu od razu coś ciekawego wybudujmy. I będzie to budynek taki. A może nawet taki? A co mi to by dało tak w sumie? Aha, to jest kowal. To nie, kowala nie chcę. No to bierzemy to. No i dowrebujmy jakiegoś kolesia. Tylko takiego, który nie ma pierdyliardu debuffów. Jest lojalny, błagam. No ten jest taki zły niby, nie? Polityk. Może jest ktoś jeszcze lepszy. O, ten jaki fajny. Patrzcie. Ale ten jest super zarządcą. No, wpływ dla. To taki kolesi na zarządców zostawiam. O, a ten byłby fajny, bo ma minus właśnie do religii. No i chwała Ulgana. Super. Dobra, i teraz dowrepujmy sobie na dzień dobry tych lansierów naszych. Tylko trzech mogę, tak? Dobra, niech będzie. No i ta inwazja austriacka troszkę groźna się wydaje. Okej, okay, tutaj również dowrepujmy, no załóżmy, ze dwa oddziały może tych ciężkich łuczników teraz. Znaczy, nie ciężkich, a średnich. No i pomyślmy, co robimy tutaj. Bo w sumie mógłbym uderzyć też na tą. I bym z Turkami relacje jeszcze poprawił sobie, nie? Jeszcze bardziej, bo oni się nie znoszą. To jest odwieczny wróg. A w zasadzie uderzenie teraz na zachód byłoby nawet dobre. No, myślę, że to byłoby całkiem dobre, więc spróbujmy uderzyć na Antiochię. Na Antakię po turecku. I Antiochia widzę, że jest do zdobycia. Super, ale poblegamy, żeby... U, cztery tury. Mocno ufortyfikowana osada, ale poblegamy, żeby straty zminimalizować. Super. Tu się raczej zbuntować nie powinni, ale również szału nie ma, to może jednak drogi rozbuduję. Będą fajniejsze. I ty, koleżko, idziesz tu. No właśnie, żebyś, kurczę, ogarniał sytuację. Jak to wygląda mniej więcej? Czy gdzieś mam spadek? Tu w ogóle głodu nie ma, jedzenia nie ma, ale zatura się już poprawi. I to będzie skok bodajże o 20 punktów żywności. Więc to mi da 20, będę miał 15 po rozbudowaniu tego. Okej, okay, mogę to rozbudować, świetnie. Tutaj brakuje jedzenia. Aleppo jest spadek, ale to normalne, bo zdobyta osada nowo. To sobie ulepszmy. Al Jazeera, Diyarbakir. No, mogę religię ulepszyć niby. No i z finansów to chyba byłoby na tyle. Herat już jest w miarę stabilny. Więc chyba możemy turę zakończyć, co? Jeszcze tylko postaram się kogoś skasować, jakiegoś zabójcę, ale z tej Austrii mi to brakowało, nie?
Niedobrze, że ten ostrzykom, powiem wam, zrobiłem, bo tak to by najpierw mnie nie zaatakowali, nie mając granicy bezpośredniej, a tak? Niestety. Mój błąd. Mój błąd. Dobra, Uigrutaju, idziesz dalej, na zachód. Fajna jest w ogóle mapa tutaj. Lokacji pustynnych w Attili, super wygląda. No i w ogóle Sycylia. Wy macie tą armię dzikich oszczepników. To zahaczmy jeszcze o Rodos, bo mnie interesują jednostki Bizancjum. Co oni mają? Czy mają gwardię wareską, czy nie? Podpłynie bliżej w turze kolejnej. No i tutaj... No właśnie, co robimy tutaj? Bo Irbil jest nie do zdobycia. Za bardzo, przez to wsparcie. A jakbym teraz zaatakował tych, to wciąż jest wsparcie garnizonu. Dużo jazdy. Ja bym, wiecie, chętnie jeden na jeden rozgromił. A tak to mi się niezbyt widzi. To mogę ten Tybry zawsze zdobyć. Poblegajmy, słuchajcie. Poblegajmy. Zawsze osada, prawda? Nie za bogata, ale jakiś tam ośrodek będzie. Plus mogę coś tutaj wyzwolić, jakąś frakcję chyba. Jakiś tam był tutaj ten Atabegat czy coś takiego. Dobra, i sobie jeszcze zróbmy jedną turę na zakończonko. I tylko tych harapnijmy. O, jak dobrze. Super. To jest właśnie fajne, mieć taki granizon, nie? Okej, saveik. Mamy 19k dochodów, jest dobry wynik, ale nie jest super fajny. Gdybyśmy grali frakcją europejską, byłby dużo większy, a to dlatego, że no miałbym handel ze wszystkimi zewsząd. Tu natomiast nikt ze mną handlować nie chce. I to jest właśnie duży niestety mankament tego wszystkiego. Weźmy sobie w ogóle, dajmy to i jeszcze ja bym chciał zaraz coś tam dodać. Okej. Mąkkę. Trzymaj. Ja bym chciał jeszcze dać jakimś losowym kolesiom ten pobadań dla tych, którzy nie mają, bo to naprawdę warto dawać. Jeszcze jednemu zarządca, to może nie tobie, kolego, może nie tobie, może jakieś pani nie mogę dać, szkoda. Mąż stanu, jesteś młoda, ale ty już to masz, ty tego nie masz. No i patrzcie, teraz to jeszcze się dopiero za turę one załadują, ale mamy prędkość, to się jak na jeden powinno się pokazać. Prędkość 304%. Bardzo dobrze jest to rozwinięte, a prawie w ogóle nie mam tych bibliotek. Ale u mnie każdy w rodzie ma ten taki buff do tego i to nam daje, zobaczcie, jak dużo. To jest naprawdę duża ilość, bo domyślnie mamy 100 chyba procent. Obok jest 120, więc robimy zapis. No i koniec tura. Co to jest za ten młodeczek żółty? Czyżby slot był nowy? Slocik. No to wybudujemy coś fajnego. Ale w turze kolejnej. Albo jeszcze w kolejnej, zależy czy moje finanse mi na to pozwolą. Ach, dobra woda! Dobra woda! Miałem jeszcze nagrać odcinek kolejny na niedzielę, ale nagram go pewnie jutro, z mojej perspektywy oczywiście, bo wychodzę ze znajomym. Sobie na kebaba idziemy. Aha! Kebab musi być, prawda? Kebab jest dobry i jest kebabem. Oj tak. Okej, co ty żeś zrobił? Cholera jedna. Pewnie niezadowolenie. Mi wszczął. Oj! Broń się, broń się. Dobrze, jak na mongolskiego. Keshika przystało. Brabancja, jeszcze Brabancji mi tu brakuje. A pitole, matko boska. Ale ta kampania jest jedną z trudniejszych, w które grałem. Tyle, że ona jest trudna, nie no właśnie na zasadzie, załóżmy, wkurzającego... Powiem tak. O kuźwa mać, co to jest? Cztery armie? Jo, dupia. W każdym razie, co chciałem powiedzieć, to, że taki Divided Impera na Romie 2 jest trudny przez to, że bardzo ciężko jest zaprowadzić porządek w państwie i powoli się werbuje jednostki, bo ta populacja działa tam zupełnie inaczej, nie? Tu zaś działa to troszkę inaczej, bo jakkolwiek widzicie, mam porządek w państwie, jest dobrze. A faktycznym zagrożeniem są armie wroga i to jest w miarę przyjemne. Ale Austria, co to za inwazja w ogóle? Kurczę blade. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Okej. I co, to nas zaatakuje? Cztery armie. Jeśli to są takie całe armie tych włóczni, to powiem wam, jeszcze nie ma tragedii. Możliwe, że bym tego nie wybronił, chociaż nawet, powiem wam, nawet takim garnizonem byłbym w stanie to wybronić, bo oni by pańkowali, zanim w ogóle by doszli. A po utracie połowy armii reszta by już spańkowała. I by się wycofali. No i co, oblegają nam Gdańsk, aby tylko nam tego handlu cholernego nie włączyło. Na szczęście nie. Kryzys powodzeniem. No cóż. Dobra. Mnóstwo z tych eventów. Ryga. I ta barista, tak? Nie, to co turę mamy trzech potomków, nie? To się nie skończy to drzewko. Populacji naszej, nigdy. Okej.
proszę pokazać mi, co tam w rydze się dzieje. Aha, no dobra, tak, o, jasne, rozumiem. Dobra, co to są? O Jezu, to są już inne armie. To są już chyba, chociaż wciąż duże z tych włóczni, ale tutaj jacyś halabardnicy, coś takiego tutaj się znajduje, nieco inniejszego. Wybijmy tego czempiona, żeby on nas nie zabił. Sukces, super. No i tu jest troszkę już do ogarniania, powiem wam. Troszkę do ogarniania, jak na Antiochę. No. Widzieliście, od morza. Wiecie, coś mogę chyba w tej dużo zdobyć. Chociaż wolałbym poczekać, żeby nie tracić populacji. Ale to musimy czekać tak ze 3 tury. Nie, to się zregeneruje. Zdobywamy. Antiochia. I gorzej, że teraz zdobyłem potencjalny cel krucjaty. Ale wiem, że to jest również bogata osada. Bardzo bogata osada. Ja pierniczę. To wywalmy. Stolica Episkopatu. Garnizon na razie... Właśnie, co? Czy mogę zmienić go na mój typ? Co jest potrzebne? 7 tur. No to na razie go wywalę. Znaczy się wyburzę chwilowo. Akwedukt zostawmy. Kowala wywalmy to. Wywalmy to. Zostawmy. To mogę chyba wywalić. No i fajnie. Super miasto zdobyłem. Przy okazji mogę wyzwolić chyba hrabstwo Antiochii, teraz mi się tak wydaje. Albo nie w tej turze, nie jestem pewny. Okej, ale pojazd takie tutaj. Tebris, oblegamy. Jeszcze jedną turę i w sumie już mógłbym chyba teraz to zdobyć, wiecie? Tak, czym prędzej to zdobyć, żeby się prowincja ogarniała. Okupacja. I dobra, no i tak. Nie jest to zbyt bogata osada, jak kurczę myśleliśmy, ale zawsze jakaś tam będzie. Lepsza niż żadna. No i w tym momencie myślę, że ja wam podziękuję za uwagę. Obecnie nasze państwo jest takie, już zobaczcie, wchodzi bezpośrednio do Morza Śródziemnego, więc no póki co trzy morza w naszych granicach. Morze Kaspijskie, w sumie to jezioro, Morze Czarne i jeszcze Morze Czerwone. Niebawem też pewnie tutaj do Zatoki Perskiej się wydrzemy i tu już dalej Ocean Indyjski w tym miejscu się znajduje. Czy w ogóle ktoś by chciał się ze mną dogadać, jakiś rodzaj, może nie, jakaś Brabancja, bo nie, ta wojna jest bez sensu. Autentycznie, jest totalnie bez sensu. Krzyżowcy pewnie by chcieli, jak wcześniej, ale szczerze, ja z nimi chcę. Chyba nie chcę. Naprawdę, poważnie z nimi chyba nie chcę, ale okej. Nie będę już przedłużał, bo się odcinek zrobił duży. Ja troszkę tutaj poza kamerą już poogarniam, pogram, czym się zajmę ważniejszym, bo no troszkę jest chaos, muszę sobie to wszystko zaplanować, ułożyć w głowie, co dalej robimy, jaka strategia i wszystko takie. To w ogóle mamy armię krzyżowców, oj, to będzie groźne. Cholera, może jednak się z nimi dogadam, wiecie, zobaczymy zresztą. Tak czy siak zachęcam serdecznie do oceny filmu, pozytywnie czy też negatywnie, to już zależy od waszego indywidualnego mniemania oraz zapraszam do linków w opisie, grupa na Facebooku Jan Jana oraz nasz kanał na Discordzie. Zapraszam was tam, macie tam różne kanały poświęcone poszczególnym Total War'om, a ja już nie przedłużam. Dzięki za uwagę, hej papa i do następnego! Niech Chingis ma was w swoje piecy. No, hej!